Cześć, to Ernest. W tym filmiku pokażę wam kilka szczegółów dotyczących nadchodzącej broni do Fortnite Battle Royale. Okno wiadomości w Fortnite Battle Royale zostało wzbogacone o nową informację. W grze już wkrótce ma pojawić się nowa broń, a dokładniej karabin szturmowy z lunetą i celownikiem termicznym. Z opisu możemy wyczytać: z nowym potężnym karabinem szturmowym znajdziesz wrogów o wiele łatwiej. Z posta na oficjalnym Twitterze Fortnite wiemy, że już jutro, 11 czerwca, rozpocznie się przerwa techniczna, po której to do gry wejdzie aktualizacja 4.4. Przejdźmy jednak do tematu nowej broni. Wygląd tej broni już znamy od dawna, ponieważ już w marcu nagrałem filmik o różnych broniach znalezionych w plikach gry, które niedługo mogą się pojawić w Fortnite Battle Royale. Znalazł się na tej liście ten oto karabin. Jak widzicie, jest on niemalże taki sam, tylko że na jej koniec wiadomości brakuje latarki, a do tego ma nowy kamuflaż. Sama wiadomość nie zdradza nam za dużo, ale z pomocą przychodzi strona Storm Shield One, na której to są informacje dotyczące broni Tactical Assault, po polsku taktyczny atak, która wykorzystuje starszą ikonę, jednak bardzo możliwe jest to, że informacje będą się pokrywać ze statami nadchodzącego przedmiotu. Z tej strony dowiemy się, że w klasie legendarnej zadawałaby 24 punktów obrażeń, miałaby 20 naboi w magazynku, a przeładowanie trwałoby mało ponad 2,1 sekundy, czyli troszeczkę krócej od przeładowania zwykłej M-ki. Jest tu też informacja, że szybkostrzelność tej broni wynosi 3,5, co przynajmniej mi nie mówi za dużo, ale to ta sama wartość, co w przypadku karabinu szturmowego z celownikiem. Może będzie też działał na tej samej zasadzie, że nasze strzały będą lecieć jak promień lasera. Teraz najciekawsze, czyli luneta i celownik termiczny. Jak możemy wyczytać z Wikipedii, jest to urządzenie umożliwiające celowanie z broni palnej w warunkach utrudnionej widoczności, wykorzystujące różnicę temperatur między celem a jego otoczeniem. Mówi to nam, że taki celownik wykorzystuje różnicę temperatur do stworzenia obrazu, na którym to widać właśnie tą różnicę za pomocą wyrazistych kolorów. Dzięki temu nasi przeciwnicy powinni się świecić jak choinka, co pozwoli nam łatwo ich zauważyć. Podobne urządzenie, tylko połączone z Nektowizją, możemy kojarzyć z np. Battlefield 3, w którym to można odblokować celownik IRNV, który, a zresztą sami zobaczcie go w akcji. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.